była koronacja na królową Freak Fightów. Wielka przygoda Freak Fightowa przed Marianną. Zobaczymy, jak sobie poradzi w roli królowej. Ona mi daje poczucie większej takiej wyższości, wiesz? W końcu jestem sobą. Pięta mnęły bardzo, kurczę, drastycznie, nie? W samą Wigilię przytyłem 5 kilo, więc teraz muszę nadrabiać trochę z nadbagażem. Postaram się zgubić do walki. Może nie tyle, co chciałem. Moja waga będzie bliższa wagi Nikoli Milanowicza, ale, ale to i tak wystarczy, nie? Teraz gram już na poważnie. Ostatnia gierka. Teraz waleczka albo z jednym troglodytem, albo drugim kryminalistą. Muszę sobie po prostu wybrać. Myślę, że Denis Rozrabiaka się obstał troszeczkę. Specjalnie zrobiłem tak, aby spotkać tych dwóch frajerów na jednej gali. Cały swój plan wykonałem. Od początku kariery freakowej nie pokazywałem swoich umiejętności. Właśnie po to, aby spotkać się z wami. Wiecie, że gracie w moją grę? Nie wiecie, bo nie każdy wie, że gra. Ale każdy tak naprawdę gra. Naszym zdaniem jest bardzo przystojny, mądry. Nie, ale to chyba jest światło prawdy, coś tak się żmijcie. Mówiłem o początku. Denis pierwszy raz się zaśmiał z tego, co pokazał na to. Co, za kim wyjeba na zęby? Nie, pozostaje po policję. Kończę była w pierwszej rundzie przez ciężki knockout, a później wchodzi talentka. No bo Buła powiedział, że do tej walki nie dojdzie, bo ty już nie będziesz w stanie walczyć. Buła zawsze dużo gada, a bić się to średnio u mnie. Nie ma żadnej presji, bo ja bym się sam sobie zrobić krzywdę idąc i się nogę sobie złamać, a to jest praktycznie niemożliwe. Raz na milion się może zdarzyć. Nie ma takiej możliwości, że ja bym wystawił swoją córkę 5-letnią, to by go kurwa skrzywdziła w tej klatce. Wszędzie się nawet nie poruszam, to jest kurwa inwalida. Walka Natana z Denisem Lobrygą nie dojdzie do skutku, bo ty go kończysz, tak? Tak, kończę go i skręcę mu to kurwa krzywy ryj w końcu. Czyli to jednak chcesz mnie skrzywdzić, czy boisz kurwa, się kurwa, bo nie ja przychodzę z mamą kurwa na konferencję. A kiedy, ale jest to moment. Mamo! Beatrice! Halo! Gdzie jesteś? To też nie jest spoko. Ej, jak mamo? Witam serdecznie moje świstaki. Dziewczyn chyba nie muszę przedstawiać, ale chłopacy wiedzą, jak będzie wszędzie znały, no to są to gwiazdy kina akcji, że tak powiem. Kto ma wiedzieć, ten wie. Dzisiaj dymimy, dzisiaj robimy coś, czego jeszcze w naszej Polsce nie było. Jak wspieracie właśnie świstaka? Oj, całą sobą, jak tylko możemy, od samego początku. Tak, udostępniamy się dla niego na ten wieczór. Trzymamy ptaka za świstaka. Trzymamy ptaka za świstaka. Dużo się dzieje, kurwa, dobrze jest tutaj taki aspekt sportowy jak ja, żeby te dzieciaki przynajmniej ze mnie i na przykład z takiego Wojtka brały przykład w przyszłości, nie? Jest ciekawie, tak jak być powinno, tak jest. W piątek bitka, jutro media trening i co, no wpierdalamy się tam, robimy robotę, nie? Robimy kurwa robotę. Szuli, no, mega most rywal, ale powiem wam, że dużego wyboru nie miałem, bo jedyne propozycje to byli albo zawodnicy KSW, albo UFC, albo zawodowy, bo chcę rywalnik ciężki, więc Szuli z dwojga złego już i tak był najlepszym wyborem, ponieważ on jest zasięgowo w tym świecie freefightowym dosyć mocny, jest tutaj już znany, ma nazwisko rozpoznawalne. W sumie jak UFC, no to może na tym Marcin by się dostał. Właśnie o tym mówię. W ogóle mam dzisiaj z nim szatnię. Dzielę z Marconiem, także zawodnikiem UFC jestem w szatni. Przyszły. Po świętach, ale mam dla Denisa tutaj fajną bombkę. Mam nadzieję, że się ucieszy. Nie będzie zły na mnie przede wszystkim. Możesz odpakować, jak ci się podoba. Ode mnie od pasty na święta. Bardzo ładnie, dziękuję. I powodzenia. Dam to Natanowi w prezencie, jak się nie obrazisz. Tak, może być? Możesz dać. Dobra. Pewnie. Trzymaj się. Hej. A co to było? Będzie na TikToku u Piotr Lizakowski. Lizak. Myślę, że w tym spoko się odnajduje. Walczy też zawodowo, się bije na gołe pięści. Myślę, że się odnajduje dobrze. Dziwnie mi będzie w rękawicach walczyć, ale myślę, że spoko, że dam radę i będzie git. Nie, tak nie mamy takiej za bardzo złej krwi. Na sportowo wychodzimy, robotę, robimy roboty. Super Mario pomagał w przygotowaniach, trzyma tarcie, uniki, także git. No dobrze, ale ja wyjechałem z walki na nożach, to co ty kurwa, przecież ja nie wziąłem ci żadnego trzymek. Nie wiem, kto łazi później po szarni. Może nie jestem jak Nathan, nie mam wielu w ciele, ale mam wiele kostiumów. Dziś będę Spidermanem. Będą rękoczyny? Nie, absolutnie, nigdy w życiu. Ja? Nie, ja jestem kulturalnym gentlemanem, nie pluję. Nie biję, czasem tylko pouczam. A jak to jest, bo on mówił
że pierwszy konflikt był od tego, że ty przyszedłeś, żeby nie dymić, a potem u tego liścia na programie. Ale to po pierwsze on do mnie przyszedł pierwszy na backstage'u, to nie wiem w ogóle. Skąd on to wziął? To on przyszedł do mnie na backstage'u, łapie mnie za ramię, adi, wszystko spoko, wychodzimy na pan... Wiesz gdzie, ja nie darzyłem go sympatią, on podchodzi do mnie, wiesz, ja mam zdezorientowany, mówię, no okej, okay, nie? Ty wychodzimy, wiesz, go zaczyna mi ubliżać, no to jak jest wszystko spoko, no to chyba nie do... Chyba sobie nie ubliżamy, nie? Więc się nie okazało jednak spoko. Spider-Man odchodzi! Kolejna konferencja, kolejna walka, rewanż po przegranej. Nie no, kolejna konferencja. Jakie przegrane? Co ty kurwa zwariowałeś? Co ty pijany jeszcze jesteś kurwa po tej Wigilii, czy co? Ty trzeźwy jesteś? No jak jest w rekordzie, przegrano na czerwono. Weź, tak to sobie możesz z tym kurwa spierdolonym ciosem pogadać na takie argumenty. Ty pizdu miałeś w oktagonie się lać, a nie kłaść i udawać, ty kurwa symulancie pierdolony. Powiem ci tak, nie było mnie w oktagonie, wygrałem, to co będzie jak będę? To co będzie jak będę w oktagonie? Przykupię. Jakie jest pytanie? Jak po świętach. Jak po świętach? No na pewno inaczej niż u ciebie. No ja nie piłem, kurwa, no. W sumie święta to bratanie się z medialnym wrogiem Mateuszem Borkiem widziałem. No święta, no. Widzieliście, że już próbowałem wprowadzać świąteczną atmosferę na roście. Te białe takie, te scenografie, no to przecież to jest też wszystko dzięki mnie, no nie? No to więc jak tak świątecznie już do tego podszedłem, no to... I z Wielkim Borem pogadałem. Wszystkie kwestie zdania nie zmieniłem. Wydaje mi się, że Mateusz również i to jednak nie przeszkodziło nam w rozmowie. No poza tym, wiesz jak to jest, kiedyś ten kanał de facto stworzyłem. No, trzeba tam było kiedyś zajrzeć i zobaczyć jak to się wszystko tam, wiesz, kręci. A to nie jest taka sytuacja, że zjednoczył was jeden wróg? Nie, coś tu, jakim celu, gdzie w ogóle nie jest kandydat na wroga. A odwiedzisz kanał Zero, jak cię zaprosi? Nie, nie sądzę. Do dzisiaj się nie potrafił jakby zachować i uznać tego, kto te wszystkie nazwy mu stworzył. No przecież to są wszystko moje nazwy, przecież to są plagiaty. Jak oceniasz zachowanie swojego byłego przeciwnika? O Marcina? Cesarz robi to, czego od niego wymagają, czyli robi dymy, rozśmiesza publikę, cios pajacuje. No chyba o to chodzi ludziom, nie? Myślę, że Marcin wygra. Jakiś na pewno niekonwencjonalny. Podejdziecie jak wszyscy. Sprowadza mnie tutaj nauka od Marcina Neumana i kolegów jego, jak to jest cisnąć po ciosie, bo będę się uczył cisnąć ludzi na roastroomie i ja poprowadzę wraz ze wspaniałymi ludźmi, oczywiście na gali. Zapraszam w ogóle nie tylko galę, ale też chociaż jedna osoba, żeby przyłączyła na ten roastroom, bo nikt nie ogląda tych loży szyderców, nie? Ale teraz fajnie, abyście obejrzeli chociaż raz, bo będzie śmiesznie, obiecuję. W trakcie rehabilitacji jestem, słuchaj, ale prawdziwy wojownik nie wymięka. No ani to wyzwanie, ani to nie wiem co to jest, ale po prostu przyjechałem pierdolnąć go w zęby. Zrobić to dla kibiców. Nawet kurwa kontuzjowany walczy. Ulżyć sobie. Witam serdecznie. Cześć. Robisz to, prawdziwy wojownik mówi nie wymięka na robocie. Przechodziłem to 5 razy. A widzisz. Tragedia. Ja drugi raz. Bardzo szybkie kolonowanie jak na najszybciej. Ja czuję, 6 miesięcy. Przepraszam, re-rekord. Będziemy siedzieć na siedząco, łapiesz się, siedzisz na stole, drugą ręką walisz go na zęby. No i kto wiesz, kto bardziej wytrzyma, nie? To co mogę ocenić? Wiem bardzo dobrze, że krzywdy mu nie możemy robić, bo jest zwykłą ciotą. W ogóle on ma 20 lat, wiesz o co chodzi. On od razu bierze za telefon, dzwoni na policję. On nie jest nauczony w ogóle jakiegokolwiek honoru, zero jakiejkolwiek postawy. Osobowość po prostu zerowa, także nawet mniej niż zero. Nawet bliżej nieokreślona. Z mojej perspektywy to zdecydowanie sportowa walka, no jakby emocje są, bo wchodzimy razem do oktagonu, nie, więc też nie jest to tajemnicą, że sobie do gustu nie przypadliśmy jako osoby, ale to nie ma tak, że tam jest jakaś nie wiadomo zła krew, no bo ja chłopaka nie znam, ja nie wiem kim on jest, nie znam żadnych historii z nim, nie wiem jak się zachowuje, nie wiem jak jest prywatnie, więc to jest jego sprawa, wiem, że przyjaciółmi nie będzie, my wchodzimy do oktagonu i będziemy się bić i tyle w temacie, no. Jak pokazują bukmacherzy, jak typują gracze, to jest zdecydowany faworytem, ale myślę, że go zaskoczy. To jest mój trzeci panel, gdzie uczestniczę w towarzystwie Marcina i Adriana. Ludzki organizm ma też taką zdolność do adaptacji szybkiej i myślę, że tutaj
poniekąd prowokacje jednego i drugiego były mi dobrze znane. Nic się nie zmieniło, im bliżej walki to one postępują. Mam nadzieję, że to będzie walka sportowa, bo tutaj chłopaki mówią o jakimś kopaniu, faulowaniu. Chyba nie o to chodzi w tym wszystkim. Tak, myślę, że około 3 miesięcy regularnych ćwiczeń, no porównując mnie z pierwszych dni, a dzisiaj to wiadomo, zdecydowany progres. Zawsze jest wielką zagadką debiut, bo tu mówimy o panowaniu emocji, czy coś absolutnie twórczego. Tomek ma to za sobą, będzie tą przewagę, że wiesz, czym to się je, natomiast wszystkie inne kwestie, no ja sam jestem ciekawy. Trenowanie, sparingi to jedna kwestia, a później zmierzenie się w rzeczywistości. Często kwestia, ja czuję się przygotowany. Wystarczyła chwila nieuwagi. Z 3 stron zostaje zaatakowany. I wiesz co mi się stało? Gówno kurwa! Jebać was! Pierwszy raz jak się na niego rzuciliście, ty wykorzystałeś moment, że był jakiś inny face to face. Tak, ale nie zdążyłem, bo ktoś mnie tam chyba wyczaił, no i szmaciarz uciekł, nie? Jak się okaże, że mi wyjebałeś z mikrofonu, słowo ci daję, że tak masz pizzer, jak wyjdziesz kurwo, nie przyjedziesz tą dalej. Okej, dzwonię na 3. Boliście tego, że on naprawdę dzwoni na tą policję, czy myślisz, że on blefuje? A to niech sobie dzwoni. A ja pytam, co ty sądzisz? Niech sobie dzwoni. A co sądzę? Przyjadą, to niech przyjadą i mnie zabijają, wyjebane. Nie, no się śmieję w ogóle teraz. Ja sobie robię oczywiście, mam córeczkę, nie chcę siedzieć. Ale wcale tu jest tak, mówimy tak. Boże, jak się zaczynają. Boję się ciebie, Jadku. Nie uważasz, że właśnie ta trochę dekoncentruje Denisa, twojego przeciwnika naturalnego? Te przepychanki z Natanem? Nie, wydaje mi się, że tak odreagowuje całą tą sytuację, nie? Tam się może trochę podbudować psychicznie. Spodziewałeś się, że to będzie, że to Nathan rozwali Icewalla? Ale wiesz, to tak jak z takim pieskiem szczekającym przy furtce, nie? O kurwa. Ale no, działo się, nie? Działo się. Już wydarzenie, a w piątek gala i tam zobaczcie starcie. Denis Labryga lub Denis Zawiecki, Nathan Morrison oraz cała śmietanka innych pojedynków. Dziękujemy za inwestycję. Ale kurwa dym był, nie? Chuj. A ja myślałem, że to na mnie kurwa spadnie. Ja się krok do tyłu zrobiłem, nie? Pojebany w chuj. No kurwa, 3 na 1. To banda wiadomo kogo, nie? W trójkę atakują i nikt mi krzywdy nie potrafi zrobić. Wiesz czemu? Bo jestem nieśmiertelny, jak mówiłem. I jasnym kurwa gwiazdą. Robota wykonana. Lecimy na chatę, Denis rozjebane oko przez mikrofon. Mam nadzieję, że go kurwa pierdolne. Proszę ja ciebie przy tym stole, kurwa, moją pięścią. No nie da rady, no i tak nie da rady, i tak nie da rady. Nie jest gościu honorowy, który wyjdzie i się na przykład zacznie bić z tobą. Po prostu kurwa, teraz nawet za, potocznie mówiąc, garażami. To jest gościu, który kurwa robi sobie biotę, lamusa. My nie byliśmy tak wychowywani jak ta ciota, także jebać go po prostu i tyle. Fortuna sprzyja tym, którzy grają.